Słowo wstępne takie na początek. Będę wam prezentował tutaj mój handheld Palmtop Dell Axim X50V. Jest to jeden z najmocniejszych tutaj z tych Palmtopów Della. Kolejna wersja to była już X51V, ale skupmy się na tym właśnie sprzęcie tutaj. Nie będzie to jakoś tak służbowo czy coś, tylko chciałem to właśnie pod kątem pod kątem gier praktycznie pokazać wam. Tutaj widać całą specyfikację. Tak jak na tej stronie mam tutaj internetowej, jest to procesor PXA270. Co jeszcze mogę powiedzieć fajnego o tym? No, charakteryzuje się właśnie tym, że ma dosyć sporą traktowanie procesora. Tutaj widać to dokładnie. 624 MHz Intel Xkale, 128 MB flash ROMu i 64 MB SDRAM. Jest zintegrowany Wi-Fi, z którego jeszcze nie próbowałem za bardzo. Odtwarzacz DVD, i tak dalej. Tu jest pokazana wersja X50, to nas nie interesuje. Tak wstępnie by to wyglądało. To jest właśnie nasz Dell. Ja teraz może trochę przesunę kamerę na Commodore. Tam w dali mamy C128D. Gdzie nam właśnie przygrywa muzyczka do Della. Skupmy się na naszym Dellu. Myślę, że tu zrobię jeszcze parę tematów na temat tego Della. Zaczniemy tak sporadycznie. Sporadycznie to wam tak na dzień dobry tutaj mam w tej chwili. To jest system na Windows C6.0. I tu tak musiałem go sam postawić. Miałem 6.5, ale coś mi się przestał uruchamiać i zainstalowałem 6.0 tutaj do niego. Gdzieś to było. Tutaj to widać dokładnie. System Mobile 6.0. Dobra, nie będę was zanudzał, że to jest tam system 6.0, więc przejdziemy do konkretów. Ja co tu chciałem właśnie jeszcze, wracając do tego settings, ustawić jedno menu, buttons. Mamy batony, przyciski. Ja tu się chciałem właśnie dla ułatwienia ten przycisk domek przypisać do program Filesa, czyli do takiego Filera Explorera. O. Będzie łatwiej nam uruchamiać wszystko. OK. Teraz sobie nacisnę File Explorer. Jesteśmy na dwóch kartach. Praktycznie mam CF-kę tutaj na razie 256 MB. Ale wystarcza. Druga jest trochę większa. Tutaj mam 16 GB wsadzone. Tak. Na początek to ja wam pokażę
bardzo fajny emulator, który tutaj znalazłem. Tak. Nazywa się Morpger tam 2409. On jest o tyle fajny, że potrafi emulować Sega na przykład z NES-a. Ze SNES-em trochę gorzej idzie, ale głównie Sega na przykład, Sega Master System. Wracam po krótkiej przerwie dla was, bo tutaj miałem problem z dźwiękiem, żeby ustawić tym emulatorze z Super Nintendo. Możemy sobie zrobić tak na przykład. To jest akurat RTP, trójka. Może troszkę ściszymy. Ja już tutaj poskonfigurowałem przyciski odpowiednie do grania, więc możemy spokojnie wybrać sobie. Jak sami widzicie tutaj handheld Dell Axiom może spokojnie służyć jako mini konsolka do grania, mieści się to w kieszeni w sumie, pod warunkiem, że to jest ten model akurat, bo nie wiem jak z innymi modelami się to będzie zachowywać z prędkością. Tak jak wspomniałem wcześniej, mam tutaj dość sporo, bo 624 MHz, co się to przekłada właśnie na emulację w grach. Tak, to jest ten, jeszcze mam jakąś grę, pokażę inną. O, Space Ace. Może być Space Ace. Chyba szczerze mówiąc pierwszy raz to odpalałem tutaj przy kamerze właśnie. Tak, ten odcinek zrobimy o Super Nintendo, a w następnych filmikach pokażę wam inne emulatory, m.in. PlayStation. Od wczoraj się bawię Atari, choć te Atari trochę wolno chodzi, bo tam w granicach 30 klatek trochę słabo. Atari ST mówię tutaj akurat. Nie wiem jak się tym steruje za bardzo. Dobra, SpaceX'a sobie podarujemy, spróbujemy coś bardziej szykownego znaleźć. Ups, kamera mi się... na jaką literę jedziemy? Myślę, że na G będzie dobrze. Mamy tu Godsy z Amigi. Gradius 3.
Dobra, niech będą te gocy, myślę tutaj. Zobaczmy Gun. O, Gun Force. Albo Gradius 3, takie bardziej salonowe będzie. Dobra, intro sobie podarujemy. Mamy Gradiusa, Player 1. Wybór statku. No i mam tutaj depada. Możemy sterować tym trochę. Był Gradius, a ja myślę, czy nie ma jakiegoś Mario na SNES-a. Zobaczmy pod literkę M. Tak, mamy tu jakiś Mario. Jest jakiś Mario Mishing. Mario Time Machine. Zobaczmy. Mario Earliers. Szczerze mówiąc, pierwszy raz odpalę, nie wiem. Jakiś Marian. Aha, pieszczołka jest. Nie wiem, co tu chodzi. A, stąd wychodzę, dobra. Tu jest jakaś krówka, nie wiem. Aha, jeszcze sterujemy tym żółwiem. To jakoś tak dziwnie. Ojku, nie wiem, co tu chodzi. Dobra, to było Mario. Zobaczymy, to było jakieś inne Mario jeszcze. Mario, czy to nie będzie to samo?
No, to jest taki bardziej marianowy. Jeszcze nie wiem, o co tu chodzi. Mariana, zostawimy w spokoju, bo coś mi nie przypadł do gustu. Zobaczmy na D literkę. O, dum jest. Zobaczmy dum. I dum chyba nie chodzi. Mam duma na palm topa, tutaj na tego Dela właśnie port duma. W sumie tego można wam pokazać od razu. Zobaczycie, jak dum chodzi. Już to było. I tu jest. Mamy port duma, GF Doom i tutaj to grałem jeszcze oprócz jedynki, dwójki, Plutonie i TNT, więc jest wszystko. Aha, mieliśmy ustawić ten. Teraz mamy dwójkę. Dobra. Z dźwiękiem. Może nam dać trochę więcej. No i możemy tak grać na przykład. Wiem, że tu gdzieś było powiększenie tego ekranu. Jeszcze gdzieś to było w opcjach. Aha, tu jest rozjaśnienie, dobra, trochę rozjaśnimy go. To jest Doom 2. Chyba wszystkich czeska. Nie, jeszcze jest tam jakiś. Co to otworzymy? No tak wygląda Doom 2. Wam pokażę jeszcze na szybko.
jest taki launcher właśnie. I tu sobie ustawiamy, który ma dom iść właśnie. I który level nawet. Weźmy sobie taką plutonię na przykład. Mamy plutonię. Map 1. Zobaczymy, ile klatek licznik nam pokaże. No i launch. Ustawiamy dźwięk, żeby był lepiej słyszalny. Sound volume. Można grać na ekranie też, ale tym rysikiem nie wychodzi, ale lepiej się gra właśnie na tych przyciskach. Lepiej to chodzi. Ja muszę kogoś tutaj... Tu jeszcze było to rozjaśnienie damy trochę. Aha, tu jest zmniejszenie mapy. Tu jest rozjaśnienie. Jak nie mamy? Jeszcze trochę energii zostało. Chodzi płynniutko, jest fajnie. Gdyby nie przyciski tutaj, to to sterowanie by było trochę takie typu o rysikiem. Nawet szybciej chodzi. Tak, to jest nasz dom.